teraz weźmy Noburzyńskiego 6G. Mamy tu zadęba zmodernizowanego przez lift z Elvis. I falownik ma. Klatkę H i za odginaną osiedlówkę. Ona nie ma lustra. To jest dość dużym minusem. Jedziemy na 6, idziemy do klatki I i kierujemy się na Bożyńskiego 8A. Tutaj mamy klatkę I i oryginalną osiedlówkę. I normalnego zdęba osiedlowego. Teraz udamy się do klatki C.
Tak wygląda zęb. No sami widzicie, troszeczkę zaniedbany, ale oryginalny, dycha. Tylko żeby nie było tak, że mi obraz będzie w połowie się zatrzyma, bo no nie wiem. Ta osiedlówka, no, trzeszczy jak jedzie na dół. No mówię, za to obraz jest wyraźniejszy i jaśniejszy. O, tabletem to tak sobie. I co ciekawe, w tej windzie nie ma lustra. Wjadę wyżej i tam wstrzymuję nagranie. Tutaj już oryginalna osiedlóweczka. Wcisnąłem? Mhm, wcisnąłem. Po prostu się żarówka nie świeci. Zero. Jesteśmy na Meissnera 17. Również mamy zarówno starą i nową windę. Tutaj w tym bloku kiedyś, jak nagrywałem tabletem, miałem akcję, że starsza pani mnie wyrzuciła z 10 piętra. Ja mówię, ten film to będzie poprawa. Dycha. Tutaj już nie ma oryginalnych przycisków. No ale lustra też nie ma, o. A jeżeli jakaś winda będzie wymieniana, to w tytule będę zmieniał tytuły. Napiszę, znaczy wtedy 3X winda zręb i 3X lift service, a w zręb wpiszę w tym jeden czy dwa wymienione. Na tym to będzie polegało. Jesteśmy na Ciołkowskiego 3R. Mamy tutaj oryginalną osiedlówkę. Jedziemy.
kartę. Cześć, teraz będziemy się na Milanicy Leszczyńskich 1, 3, 5, Drzewieckiego 2, ABCD. Zobacz, panowie, niestety ta winda idzie na śmietnik w tym roku. Zaczynamy od odginania osiedlówki. Poprawiam ten film ze względu na słabą jakość, małą ilość wyświetleń i małą ilość obrów góry i osobne odcinki. Tu mamy klatkę C i winda ZDMP osiedlową z ładną kabiną, ale niestety mam dla was bardzo, bardzo złą informację. Ona idzie na śmietnik w tym roku. Patrzcie, jaka ładna kabina. Jedyna taka na tej drugiej zaspie. No nie rozumiem, jak można wymieniać tak ładne zręby na jakieś nowe złomy. Tego nie rozumiem. Taka piękna kabina. No patrzcie, no. To jest unikat. I taką windę dać na złom, ja tego nie rozumiem. Bardzo ładnie jeździ. O. To jest wstyd, po prostu wstyd. Żeby takie zręby dawać, wywalać na śmietnik. Teraz udamy się do klatki D i zakończymy ten długi liftur. Miejmy nadzieję, że to pomyłka i nie wymienią tego zręba. Ale no nie wiem. Zresztą w tym roku niestety bardzo dużo zębów idzie na śmietnik, aż 21. Wstyd! Po prostu wstyd! O, ktoś czeka? A nie, nikt nie czeka. No to jest weźmy na pilotów 10. Klatka A, mamy zręba.
To bym mogła 10 gier i zręba. Teraz udamy się na pilotów 10H. Znaczy wjadę wyżej, bo nie chcę mieć przypału. Trzecie, nawet. Teraz jesteśmy na pilotów 13D. Z dęba osiedlowego. Już, moi drodzy, mamy zręba.
Teraz idziemy do klatki, co zobaczymy, czy tam zadań jeździ, czy nie jest w trakcie wymiany. Ale jeździ, mam nadzieję, bo tych zadańów też będzie dużo na odcinek. Tutaj mamy klatkę B i zręba. Jedziemy na dychę. I zręba osiedlowego. Tutaj się babka do mnie przyczepiła, jak byłem. Czepiła się, że nie możemy razem windą pojechać. No. Jak ja wolę sam, to wolę sam. Że ta winda wystąpi też w bardzo długim odcinku zasadowej i w miksie wind z całego tutaj miasta. Skopiuję ją i dodam ją do miksu, więc tutaj miasta. Tak samo dodam ją też do tego odcinka restartowej. Odcinek Mix Wind Stój Miasta nie wiem kiedy. Nie, będzie. Tutaj mamy klatkę B i też osiedlóweczkę. O, przyjechała. O. O, tu już inne guziki, 10. Okrągłe oświetlenie. Tam było takie kwadratowe.
Jestem ciekaw, jak windy splewują się w innych klatkach. No to już troszeczkę trzeszczy. Mówię, w tym odcinku 7 zdębów wystąpi. Dycha. O, nikt mi się nie dosiada. No, patent chyba się nie świeci, albo bardzo słabo. No, bardzo słabo. Tutaj mamy klatkę E i też zręba osiedlówkę, która nie ma danych technicznych napisanych na drzwiach. O, nie ma. Ale głośny dygiel. Tak jak już wcześniej mówiłem, stare filmy pojedyncze usuwam, wstawiam te lepsze, nowe i w lepszej jakości. Dycha. Idziemy na zero. Mamy pierwsze, no i zero. A tutaj mamy klatkę F i zręba osiedlowego. Dycha. Dziesiąte. A teraz jesteśmy w klatce C i mamy zębą osiedlowego już.
Trochę w nim ciemno. No tutaj mamy klatkę D i zadam ma osiedlowego.